Cocoa Beach. Egzotyczna, piękna plaża. Unosił się na niej zapach turkusowego oceanu. Słychać wszędzie było szum fal, a w jej oczach tańczył wiatr. Krystalicznie czysta woda odbijała promienie słońca, a gorący piasek parzył w stopy każdego, kto się po nim przechadzał. Kimberly przeżywała zawód miłosny, utratę bliskiej osoby. W krótkim czasie podniosła się po trudnych doświadczeniach. Starała się być wieczną optymistką. Wciąż wierzyła w to, że życie szykuje dla niej nowe niespodzianki. Każdego dnia Cocoa Beach przyciąga setki turystów, ale dziś wyjątkowo to miejsce przypominało bezludną wyspę. Boże, ale upał, pomyślała Kimberly. Podmuch wiatru i dźwięk fal odbijających się o brzeg uspokajał i zachwycał wszystkich tych, którzy mieli okazję przebywać na tej plaży. W mniemaniu turystów to miejsce było niczym raj. Gdy nadszedł wieczór, Kimberly usiadła na złocistym piasku i podziwiała gwiazdy na nocnym niebie. Każdy z migoczących obiektów utożsamiała z konkretnym wydarzeniem z jej życia. Po długiej chwili namysłu wstała, wzięła głęboki oddech i ruszyła przed siebie, bez wyznaczonego wcześniej kierunku. Nie mamy pojęcia, co przyniesie nam nowy dzień, tak samo jak ona nie wiedziała wtedy, dokąd zaprowadzi ją ta droga. Podążała pewnym krokiem, podziwiając uroki nocnego życia na Florydzie. Wstąpiła do jednej z kawiarni. Zamówiła latę z delikatną pianką posypaną kawałeczkami czekolady. Aromat kawy pobudził jej zmysły. Delektowała się wyjątkowym smakiem. Każdy łyk dodawał jej energii. Skręcając w jedną z ulic, usłyszała dźwięk gitary. Nie wiedziała, skąd dobiegają te jakże piękne i przyjemne brzmienia, ale jej zachwycone uszy poprowadziły ją w to niezwykłe miejsce. Ujrzała bardzo przystojnego, ale jednocześnie zaniedbanego mężczyznę. Po tym, co zobaczyła, mogła wnioskować, że jest on ubogi bądź bezdomny. Nie chciała przejść obojętnie i postanowiła poznać tego utalentowanego człowieka. Witam. Z oddali słyszałam, jak pan gra i jestem pod ogromnym wrażeniem, powiedziała Kimberly. Dziękuję. Jest pani pierwszą osobą, która mi to mówi, odpowiedział z lekkim uśmiechem uliczny grajek. Jak to możliwe? Jest pan uzdolnionym muzykiem. Każda istota, która ma uszy, przyzna mi rację, powiedziała Kim. Jeszcze raz dziękuję za słowa uznania. Myślę, że ludzie tak szybko pędzą przez życie, że nawet nie zwracają uwagi na takiego szaraka jak ja. W dodatku w opłakanym stanie. Wyznał ze smutkiem w głosie. Bzdura! To nie jest tak. Każdy z nas zasługuje na uwagę drugiego człowieka, podkreśliła Kimberly. W tym samym momencie w jej głowie pojawiła się wątpliwość. Czemu życie jest takie niesprawiedliwe? Czemu niektórych los rozpieszcza, a inni muszą walczyć o byt? Zadała sobie w myślach to pytanie, ale jednak nie otrzymała na nie odpowiedzi. Jak ma pan na imię? Zapytała. Justin, odpowiedział krótko. Kimberly już miała odejść, ale zmieniła zdanie i postanowiła odbyć szczerą rozmowę z gitarzystą. Co się wydarzyło? Czemu właściwie wylądował pan na ulicy? Zapytała ze łzami w oczach. Może mi pan wszystko opowiedzieć? Dodała. Zawahał się przez chwilę, wziąwszy głęboki oddech, zaczął swoje zwierzenia. Prawdę mówiąc, nigdy nie zgodziłbym się opowiadać przypadkowej osobie o swoim życiu. Ale wydaje mi się, że mogę pani zaufać, powiedział drżącym głosem, marszcząc przy tym czoło. Moje życie nigdy nie było bajką. Problemy i troski zawsze były na porządku dziennym. Jakiś czas temu wszystko się posypało. Ubiegły rok był najtrudniejszy w moim życiu. Moja żona zmarła na raka. Śmierć bliskiej osoby to jedno z najtrudniejszych i najbardziej traumatycznych przeżyć. Jakby tego było mało, straciłem pracę. Przez niespłacony kredyt bank zlicytował moje mieszkanie. Zostałem całkiem sam ze wszystkimi problemami. Zwątpiłem w Boga. Moje życie jest bez sensu. Nie mam nic poza muzyką, która stała się sposobem na życie, wyznał Justin, zerkając na swoją gitarę. Przykro mi, że spotkało pana tyle złego. Mnie też życie nie rozpieszczało. Przeżyłam rozstanie z narzeczonym. Było ciężko, ale dałam radę. Głowa do góry. Nie można się poddawać. Przed panem całe życie. Jeszcze wiele radosnych chwil czeka, powiedziała Kimberly z nadzieją i z optymizmem. Dziękuję za szczerą rozmowę i do zobaczenia, rzekła Kim, posyłając uśmiech w stronę ulicznego Grajka. Dzisiejszy dzień na długo pozostanie w mojej pamięci. Jestem naprawdę szczęśliwy, bo nie przypuszczałem, że spotkam anioła na ziemi. Ja również dziękuję za poświęcony mi czas. Do zobaczenia, odrzekł Justin, zerkając na Kim, która nie kryła zaskoczenia. Ciąg dalszy nastąpi.